widzę, że tu są duże kwiaty, piękne wiązanki, ale to jest taki jeden, który zostanie na trwałe. Pan minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej na nasz wniosek odznaczył pana dyrektora odznaką honorową zasłużony dla kultury polskiej. Nie wiem, nikogo nie chcę obrazić i pominąć, ale nie wiem, czy na ziemi olkuskiej jest następna osoba, która bardziej zasługiwałaby w dniu dzisiejszym na tą odznakę. Jeżeli jest, to na pewno ją wyłowimy i również takie oznaczenia będziemy próbowali na tą ziemię ściągać. Ale na dzień dzisiejszy jestem pewna, że to właśnie dla pana Stanisława ta odznaka się należy za twórczość własną i za to, że dzisiaj tu w tym obiekcie wspólnym dla gminy, powiatu, województwa znajduje się tak nas dużo, tak dużo młodzieży i że tą pracą na rzecz kultury potrafi zarazić całe rodziny. Jestem niesamowicie, niezmiernie szczęśliwy i zadowolony, że tak się zbiegły dwa wielkie wydarzenia. Wydarzenie przede wszystkim pierwsze to niesamowita wystawa, można powiedzieć, najwybitniejszego artysty XX wieku Polski. W Polsce, pana Tadeusza Kulisiewicza, znakomitego rysownika, grafika, malarza. I dzisiejsza ta nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak się zbiegły te dwie imprezy, także troszeczkę mi odebrało dzisiaj mowę z tytułu tej nagrody nadanej mi. No i co mogę powiedzieć, no jestem na razie oszołomiony tym wielkimi dwoma wydarzeniami, które dzisiaj miały miejsce w Olkuszu w galerii. Chciałem tu podziękować przede wszystkim z wielkim staraniom pani poseł Rzeczpospolitej Polskiej Lidii Gądek za uporczywe starania chodzenia, pisania, monitorowania w Ministerstwie Kultury, by taką nagrodę ja otrzymał. Wystawa Tadeusza Kulisiewicza jest wydarzeniem roku w olkuskiej BWA i w ogóle gdziekolwiek by się nie pojawiła, jest to wydarzenie roku. Cały czas ten człowiek jest wspaniałym grafikiem, wspaniałym rysownikiem i trudno i szkoda, że jego już nie ma. Różne typy ludzi tutaj są. Piękny rysunek, jednolinearny. To znaczy jedna linia, jedną linią jest bardzo ciężko rysować, bo on określa, bo on już, nie, ten facet już określał siebie normalnie, tu jeszcze trochę próbował, ale tu ma jedna linia, tu nie ma już żadnych pomyłek. Nie może być. Zaczyna jedną kropeczką i kończy na tej samej kropeczce. On zdecydowany jest, że powie od razu to, to jak Picasso. Tak jak Picasso to robił. Picasso też tak robił. Rysunki Picassa jedną linią. I to jest, bardzo, to jest najtrudniejsze. Znaczy od razu określa postać, albo twarz, albo posturę człowieka. No. Albo tutaj, zobacz tutaj, popatrz. Ile tu trzeba? No, tu więcej nie trzeba. A jest to osoba, która kiedyś była w jego, na jego drodze życiowej, nie? O, tak to się zgadza. Natychmiast. Tu mocno przysadzone znowu jest. Mówisz, to jest osoba, która tylko ołówkiem, nawet tylko ołówkiem. Ołówek to jest podstawa rysowania. Tak, ale fantastycznie. Jest to duża sprawa. No dobrze, dzisiaj jak wiemy, to święto.